Wystarczyło kilka dni z niższą temperaturą, a wulkanizatorzy przestali nadążać z wymianą opon na zimowe. Wprawdzie to kierowcy często żartują, że zima zaskakuje drogowców, ale oni też dają się zaskoczyć. Zazwyczaj co roku jest ten sam problem jest z umawianiem terminów. Wszyscy są zdziwieni, że za tydzień, za dwa, za trzy. A w tym czasie trzeba uważać bardziej niż zwykle, bo letnia opona w zimowych warunkach zachowuje się inaczej. Jakby właśnie dojeżdżając tutaj dzisiaj w letnich już czułem, że są takie twardsze i jest gorsza trakcja, więc jak najbardziej. Na bezpieczeństwo dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Bo jeżeli ja będę miał złe opony, na przykład będę jechał na letnich zimą, to droga hamowania się wydłuża i w tym momencie mogę spowodować krzywdę sobie i innym. Także wymiana opon jest jak najbardziej potrzebna. Część kierowców kwestionuje jednak konieczność wymiany opon, sugerując, że kiedyś zimówek nie było i jakoś wszyscy dawali sobie radę. Specjaliści nie mają jednak wątpliwości. Jak najbardziej ma to znaczenie. Wszystko w zależności od tego, jak pojazd jest eksploatowany. Minimalna grubość bieżnika przy sezonie, przy oponie zimowej, to mamy 4,5 mm. I taką oponę uznajemy za prawidłową do eksploatacji. W niektórych krajach jazda na zimowych oponach jest obowiązkowa. W Polsce wymiana opon to wciąż indywidualna decyzja właściciela samochodu. My jako policja możemy apelować, że jeśli ktoś już nie wymienia z letnich na zimowe, to w miarę możliwości, jeśli ma oczywiście takie zasoby, chociaż całoroczne, aczkolwiek zimowe, jednak opony są lepsze. Teraz jednak na założenie tych lepszych trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. Czy to jeszcze jesień, czy już zima? Niezależnie od tego, że temperatura trochę wzrosła, miasta muszą szykować się na coroczną akcję zima. Trzeba mieć nie tylko ludzi i sprzęt, ale również materiał. Soli zużywa się bardzo dużo. Wyjechaliśmy w sobotę, więc sytuacja była taka, że zużyliśmy około tam 25 ton plus chodniki, no to daje nam 40 ton soli razem z chodnikami. Wszystko drożeje, więc sól też. Miasta już odczuły tę podwyżkę. Kupiliśmy już sól za dużo większą kwotę niż w ubiegłym roku, bo wtedy za tonę płaciliśmy około 430 zł, a teraz to jest 730 zł, więc ta różnica jest znacząca. Jednak ze względu na to, że na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać, pozostajemy w tym samym standardzie. Mamy troszeczkę soli z ubiegłego roku, więc pomimo tego, że w tym roku kupiliśmy soli mniej, to zabezpieczoną mamy taką samą ilość. W Sosnowcu zużywa się średnio od 2 do 2,5 tysiąca ton soli na sezon. Dlatego, żeby przygotować się na zimę, miasto musi wydać ponad 1 000 000 zł. Niektórzy postanowili przygotować się już wcześniej, żeby nie przepłacać. Analizowaliśmy sytuację na rynkach. Wiedzieliśmy, że po prostu ta cena wzrośnie, dlatego postanowiliśmy kupić ją wcześniej, żeby czekała. I w tym momencie uniknęliśmy tych podwyżek, które obecnie są. W Mikołowie na jednorazowe posypanie wszystkich gminnych dróg zużywa się 50 ton soli. Gmina kupiła jej tyle, ile trzeba, żeby przeprowadzić taką akcję kilka razy. Burmistrz zapowiedział jednak, że jeśli to będzie możliwe, Mikołów będzie sól oszczędzał. Tam posolić, gdzie to jest konieczne, bo Mikołów jest trochę pagórkowaty, więc żeby nie solić, to nie ma możliwości, bo by te auta w tych naszych dolinkach ugrzęzły. Tak? Osoby, seniorzy, starsi też chodzą po chodnikach, więc gdyby pojawiła się szklanka albo gładź, no to nie ma dyskusji, musimy posolić. Natomiast próbowaliśmy mieszkańcom uzmysłowić, że jeżeli to będzie tylko śnieżna pogoda, to raczej będziemy stawiać na spychacze, na odśnieżanie ulic. Obecnie śniegu nie ma i wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas nie będzie. Gminy liczą na to, że akurat w tym sezonie nie spadnie go w miastach zbyt dużo. 3 tygodnie tramwajowych utrudnień. Od poniedziałku przystanek przy Stadionie Śląskim stał się centrum przesiadkowym. Tramwaje 6, 11 i 19 będą dojeżdżać tylko do przystanku Chorzów Stadion Śląski. Linie 0, 23 i 43 nie kursują w ogóle. Powodem są 3 inwestycje tramwajów śląskich. Dokończenie tego odcinka, który od pewnego czasu jest modernizowany między ulicą Złotą a ulicą Dębową.
Tam ten remont, ta modernizacja trwała przy utrzymanym ruchu tramwajowym po jednym torze. Mieliśmy zabudowane rozjazdy technologiczne. W tej chwili te rozjazdy technologiczne będą demontowane. No i w ich miejsce na tym odcinku, który do tej pory nie był objęty modernizacją, ułożone zostaną zupełnie nowe torowiska, tak żeby połączyć te tory nowo budowane z tymi istniejącymi wcześniej. Przy tej okazji posuną się inne, ale również zahaczające o torowisko wzdłuż ulicy Chorzowskiej inwestycje. Chodzi o połączenie modernizowanej pętli z głównym torem i budowę rozjazdu dla nowej linii wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach. To dlatego mieszkańcy podróżujący między Chorzowem a Katowicami nie mają wyjścia i muszą jeździć autobusami. To także dodatkowe utrudnienie dla osób podróżujących z i do Bytomia. Zwłaszcza, że toczy się też kolejowa inwestycja i nie da się tam również dojechać pociągiem. Podróż kończy się w Chorzowie Batorym. W stacji Bytom trwa demontaż peronów, torów i sieci trakcyjnej. Również w listopadzie rozpoczęła się przebudowa przejść pod torami w Bytomiu oraz wiaduktu przy ulicy Zabrzańskiej i front robót prowadzony jest również między Bytomiem Północnym a Radzionkowem. Jeszcze długo będzie trzeba korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej organizowanej przez Koleje Śląskie pomiędzy Katowicami a Tarnowskimi Górami. Tramwajowe utrudnienia skończą się z kolei 12 grudnia. Nie wiadomo, skąd w ich mieszkaniu wziął się ogień, jednak po jego ugaszeniu ich oczom ukazał się rozmiar zniszczeń. Po przeszukaniu pomieszczenia nie stwierdzono osób poszkodowanych. Jedynie został poszkodowany pies, który niestety nie przeżył zdarzenia. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo jedno z pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz uległo kopceniu ściany w przedpokoju w innych pomieszczeniach oraz już zostały uszkodzone okna. Teraz, żeby stanąć na nogi, rodzina z Sosnowca potrzebuje dosłownie wszystkiego. Wszystko praktycznie jest, no nie nadaje się do użytkowania, bo jest po prostu zadymione, jest zwęglone, brudne, więc no tutaj no odzież zimowa dla małego, dla syna starszego. No. Młodszy syn o tyle jest w lepszej sytuacji, bo po prostu miałam w plecaku jeszcze gdzieś tam jakieś rzeczy dla niego, bo zawsze noszę na zmianę. Na razie pani Monika mieszka z dwójką dzieci u siostry, ale prędzej czy później będzie musiała wrócić do siebie. Obecnie jej mieszkanie nie nadaje się do użytkowania. Bliscy poszkodowanych w internetowych zbiórkach apelują o pomoc w dostarczeniu również materiałów budowlanych oraz remoncie spalonych pomieszczeń. Na apele w sieci jest już duży odzew, a rodzina została objęta wsparciem Szlachetnej Paczki. Pomaga również miasto. Mogą dostać tak zwany zasiłek celowy, czyli to jest do 3000 zł. To są takie pierwsze pieniądze, które można pogorzelcom dać, żeby właśnie ten na bieżąco mogli na swoje wydatki przeznaczyć. W zależności od tego wywiadu, jakie są dochody tych państwa, są tak zwane zasiłki okresowe. I oczywiście najważniejsza rzecz, jeżeli państwo nie mają problemy na przykład z noclegiem, nie mają gdzie się podziać, w tym momencie jest ośrodek zarządzania kryzysowego, który może im przydzielić właśnie jakiś lokal do momentu, aż staną na własne nogi. To może trochę potrwać, ale z pomocą wielu ludzi może się udać. Prezydenci Mysłowic i Sosnowca w diabelskich wcieleniach, a u ich boku muzyk Piotr Kupicha. Dziś rusza sprzedaż biletów cegiełek na spektakl Igraszki z Diabłem organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Mysłowicach. Cel jest szczytny, bo chodzi o pomoc Hospicjum Cordis, które w sposób szczególny odczuwa skutki rosnącej inflacji. Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek wesprze placówkę, której dziś grozi zamknięcie. Hospicjum Cordis tonie. Ich istnienie w przyszłości jest pod dużym znakiem zapytania, a my stajemy naprzeciw tej sytuacji. My, czyli osoby dobrej woli, instytucje, miasta, samorządowcy, artyści, politycy, którzy biorą czynny udział w tym spektaklu. Są oni oczywiście wszyscy obdarowani rolami w spektaklu Igraszki z Diabłem, który będzie miał swoją premierę 12 grudnia w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. W rolę główną demona nad demonami nazywanego antychrystem wcieli się Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. To właśnie z inicjatywy miasta zrodził się pomysł stworzenia spektaklu, do którego próby odbywają się co poniedziałek od kilku tygodni. Dziś przed aktorami kolejna. Przyszło mi zagrać rolę Belzebuba, czyli głównego księcia piekieł. Jest to rola może nie bardzo taka ekspansywna, ale bardzo ciekawa, wprowadzająca dużo humoru na scenie i mam nadzieję, że tą rolą będziemy mogli w stanie troszeczkę rozbawić publiczność, która liczę, że bardzo mocno uderzy tutaj do nas, do Mysłowickiego Ośrodka Kultury, kupi cegiełki i wesprze Hospicjum Cordis.
Hospicjum Cordis wspiera chorych w opiece paliatywnej od ponad 30 lat. Dziś dotykają je wszystkie możliwe podwyżki, począwszy od kosztów utrzymania i eksploatacji budynku, aż po artykuły pierwszej potrzeby dla podopiecznych. Wolontariusze i pracownicy świadczą usługi zarówno stacjonarnie, jak i dojeżdżając do pacjenta. Z Narodowego Funduszu Zdrowia hospicjum otrzymuje 500 tysięcy. Biorąc pod uwagę koszty, to przynajmniej o 500 000 za mało. Biorąc pod uwagę zakres opieki i jakość tej opieki, powinniśmy dostawać drugie tyle. Już nawet powiedzmy, że 50% z tego dodane już by nam trochę uratowało sytuację. A tak, to muszę powiedzieć, że utrzymujemy się głównie z inicjatywy ludzi dobrej woli. No nie jest to łatwe. W tej chwili to, co dostajemy z Narodowego Funduszu, to nawet nie wystarcza na podstawowe sprawy, czyli leki, środki czystości, etc. Z trudem na wypłaty, już gorzej z ZUS-ami, a jak wiadomo, nie jest możliwe, żeby tych ZUS-ów nie opłacać. Premiera spektaklu 12 grudnia o godzinie 18, a kolejne przedstawienia dzień później o godzinie 17 oraz 20. Cegiełki można kupić do czwartku.